Witamy Państwa przede wszystkim. Tak. Dla nas to może być trochę nietypowa konwencja tego spotkania. Sobie pozwolę na chwilkę usiąść, za chwilę wstanę, bo nie przywykliśmy do występowania w duecie. To prawda. A druga sprawa jest taka, że o czym innym pewnie ojciec Roman chciałby powiedzieć. Ojciec Roman zrobił mnie troszkę w konia, tak brzydko mówiąc, bo umówiliśmy się, że nie szykujemy żadnej prezentacji. Po czym wczoraj w Poznaniu nagle pojawiła się prezentacja, także za chwilkę ojciec Roman będzie tutaj referował, a ja pozwolę sobie tym oto palcem przełączać slajdy. Natomiast ze swojej strony jeszcze dziękuję tutaj za przedstawienie księdzu Piotrowi, ale ojca Romana chciałbym przedstawić też jako mojego towarzysza wędrówki, bo oprócz tego, że mamy swoje jakieś statusy zawodowe, mamy swoje pasje i w środowisku kamienowym w jakiś sposób działamy, to też razem chodzimy na kamino i to chodzimy dosyć często. Z ojcem Romanem byliśmy na kamino kilkukrotnie. A właśnie nie wiem, chyba byliśmy cztery razy. Tak liczyłem w samochodzie po cichu, nie mówiąc na głos. Chyba cztery, piąty pójdziemy we wrześniu. Tak, piąty pójdziemy we wrześniu i też pielgrzymujemy w inne miejsca na świecie, ale to może jakoś na końcu. Tematem takim przewodnim naszego spotkania jest Camino Espiritual i myślę, spróbujemy od tego zacząć. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Tak, chyba tak myślę, bo myśmy się zastanawiali, jak to opowiedzieć o tym Camino Espiritual, że to się da zamknąć w 5 minut, ale przecież no, co to by było przyjść tutaj na 5 minut? My jesteśmy znanymi bajarzami, więc będziemy tu mówić przez 2 godziny ciurkiem, a na końcu powiemy, a to było Camino Espiritual i wszyscy będą zadowoleni. Ale ja też powiem najpierw jedną rzecz, bo rzeczywiście połączyło nas z Jakubem no, zamiłowanie do Camino i myślę sobie, że połączyło nas z takiego też powodu, no też pozwalam sobie, myślę sobie, że to jest takie miejsce, w którym takie rzeczy powinniśmy sobie mówić, bo to dopełnia też sensu naszego pielgrzymowania. Myśmy obaj mieli bardzo podobne, czy mamy bardzo podobne doświadczenia w związku z pielgrzymką do Santiago, to znaczy myśmy przeżyli jakieś nawrócenie w drodze do Santiago. Każdy z nas trochę inaczej, każdy w innym roku, każdy oddzielnie. I na tyle stało się to doświadczeniem dla nas mocnym i takim trwałym, że właśnie my ciągle jesteśmy. I na tyle też tego nawrócenia potrzebujemy, że musimy chodzić tak często. Tak, tak, bo za pierwszym razem nie do końca się przyjęło. Tak właśnie jest. Ja oczywiście przy Jakubie jestem tylko noszącym teczki, to znaczy moje tam 20 parę razy wędrówki do Santiago to jest nic. Pozwolę sobie, ponieważ się to nagrywa i też mamy tutaj głośniki, ja też mamy tutaj księdza Piotra, chciałem powiedzieć, że Jakub Pigura powinien dostać medal. Medal od Junta de Galicia, ponieważ te kilka setek, jeżeli nie tysięcy ludzi, którzy doprowadził do Santiago i zrobił to no właśnie w takiej formie rekolekcyjno-duchowej, powinno zostać mu to wynagrodzone. Wiem, że nikt o to nie poprosi, jest skromny, natomiast ja jestem bezczelnym dominikaninem, więc ja o tym mówię tak. Jesteśmy przedstawicielami też takiego dosyć specyficznego nurtu pielgrzymowania, bo to znaczy, można powiedzieć, Jakub organizuje takie pielgrzymki zorganizowane, tak? To znaczy, że tak, to, które w takim naszym slangu nazywamy wyjściami komercyjnymi. Ja przeszedłem bardzo długą drogę od takiego bardzo negatywnego spojrzenia na takie wyjazdy. I do dzisiaj pod pewnymi względami jestem krytycznie do takich form nastawiony. Natomiast pierwszy raz, kiedy kilka lat temu wybraliśmy się razem i Kuba mi to zaproponował, szedłem z dużymi oporami. Właśnie myśląc sobie o tych wszystkich Amerykanach, Francuzach, Niemcach, którym wożone są te walizki i którzy śpią w bardzo dobrych hotelach i w zasadzie jak już są zmęczeni, to dostają taksówkę po drodze i ta taksówka ich wozi. Oni wszyscy idą w tej wielkiej 30-osobowej grupie, która wrzeszczy, krzyczy i w ogóle zajmuje wszystkie restauracje, czego w ogóle nie znosimy, tak? Nie znosimy. Jakież było moje zdziwienie, że ta forma jest zupełnie inna. Oczywiście, że wiele rzeczy jest podane i wiele rzeczy jest zarezerwowanych. I wiele osób, które z Kubą przeszły, są takie na sali, wie o tym, nawet nie zdaje sobie pewnie sprawy, ile rzeczy trzeba wcześniej przygotować. Natomiast jest to, co Kuba proponuje, jest to formuła rekolekcji zamkniętych.
rekolekcji zamkniętych dla grup właśnie, nie wiem, 20, 25, 30 osobowych. Rekolekcji dziwnych, ponieważ z jednej strony wiadomo, że każdy jakoś idzie sam i każdy jakoś to przeżywa osobiście, a jednocześnie będąc razem uczestniczy w czymś, co jest wspólne. Tak jak przed chwilą modliliśmy się na dole w kaplicy o tym, że to jest miejsce, Camino jest takim miejscem, w którym mogą się spotkać osoby i niewierzące, i osoby wierzące, no to, no nie wiem, najbardziej takie doświadczenie, jakieś takie poruszające jest właśnie w zetknięciu z osobami, które teoretycznie są daleko od Kościoła, które albo od Kościoła odeszły, albo w ogóle o Kościele tak dziwnie myślą. Wstrząsające, to ja mogę powiedzieć jako ksiądz, wstrząsające i poruszające są spowiedzi takich osób w czasie Camino. Jest to coś niesamowitego, jakaś taka niezwykła łaska, że ja mogę w tym uczestniczyć, ale to jest niesamowite. Spowiedzi po latach, i to nie mówimy po 2-3 latach, ale po 20-30 latach, doświadczenie jakiegoś przewartościowania życia na bardzo różnym poziomie. No, nie dość powiedzieć, że na przykład jedna z uczestniczek, którą byliśmy, bodajże to było rok temu, nie pamiętam, albo półtora, która pierwszy raz w życiu spała w sali wieloosobowej. I ona dopiero na końcu powiedziała nam, że to było w ogóle przekroczenie jej największych lęków. Że ona nigdy w życiu, mając prawie 50 lat, nie spała z innym człowiekiem w ogóle w pokoju, a to nagle spała w pokoju ośmioosobowym. I mówi, że to było dla niej na początku straszne i teraz sobie nie wyobraża inaczej. I oczywiście takich, można powiedzieć, kwiatków kaminowych to mamy mnóstwo, natomiast rzeczywiście jest to forma rekolekcji zamkniętych, ponieważ tak jak msza święta jest elementem, który jest każdego dnia elementem dowolnym czy takim nieobowiązkowym, to i tak tam wszyscy są. Łącznie z tymi, którzy zajmują ostatnie rzędy i oni właśnie tam siedzą na początku, tak, ale na końcu siedzą w pierwszym rzędzie już. Na końcu ostatniego dnia siedzą w pierwszym. I to jest bardzo poruszające i dlatego mówię o tym, bezczelnie mówię o tym, że ten medal się Jakubowi Pigurze należy. Choćby był to medal kupiony na straganie w Komposteli. Ale jak mu da Piotr Oszak, to wiadomo. Ponieważ Państwo tego nie wiedzą, ale ja to też powiem, mają Państwo pośród siebie człowieka, który jest hasłem wywoławczym otwierającym wszystkie drzwi w Santiago de Compostela i nie tylko w Santiago de Compostela, także w Madrycie. Mamy 50-lecie, tak jak Piotr wspomniał, mamy 50-lecie miesięcznika, zaraz skończę. To jest tylko cały czas początek. No, nie, to jest cały czas ten początek. Jeszcze nie zaczęliśmy. Mamy 50-lecie miesięcznika w drodze, którą mam przyjemność szefować. Rzeczywiście jedną z form świętowania jest to forma świętowania w drodze we wrześniu. Właśnie dzięki pomocy Kuby organizujemy promienistą pielgrzymkę miłośników Santiago, miłośników miesięcznika w drodze do Santiago de Compostela. Z czterech różnych miejsc, na trasie Camino Primitivo, na trasie francuskiej, na trasie Camino Portugalskiej Costa i tym interiorem. Cztery grupy, które spotkają się 30 września na wspólnej mszy, dziękując za istnienie od 50 lat miesięcznika w drodze. To oczywiście byłoby banalne, ponieważ na taką mszę możemy pójść i każdy może pójść. I to jest oczywiste, że możemy się tam dołączyć do każdej mszy, ale bardzo chciałem, żeby ta msza była mszą po polsku, mszą, którą możemy sami celebrować i co więcej, nie tam w bocznym ołtarzu albo w tym kościele tam na końcu, gdzieś tam z boku, tylko przy ołtarzu świętego Jakuba. No i otóż, kiedy najpierw miałem ten pomysł pół roku temu i ten pomysł zaproponowaliśmy i zapytaliśmy w centrum pielgrzymim w Santiago, no to oczywiście okazało się, że to jest w ogóle niemożliwe i to są w ogóle jakieś bujdy. Po czym nic tak troszkę tak przypadkiem wypsnęło się, no ale przecież Piotr Roszak mówił, że to jest możliwe. Tak w tym momencie wszystko się odmieniło. A, Piotr Roszak. A nie, no to oczywiście. To jest oczywiście możliwe. A nie, no to tak, nie, no, że Piotr tak mówił, to jest jasne. I Piotra znamy tutaj wszyscy. I wszystkie te 12 tam stanowisk, gdzie przybija się pieczątki, komposterki, kiwnęło w tym momencie głowami. Piotra znamy tutaj wszyscy. I ja oczywiście opowiadam o tym trochę, że o tobie się bardzo cieszę.
Ja się naprawdę bardzo cieszę, ponieważ my być może tego nawet nie doceniamy, ogromnego wysiłku, który też Piotr włożył w to, że jesteśmy w takim miejscu jako Polacy traktowani w Santiago. Oczywiście zanim do końca do tego doszło, wybraliśmy się w maju, dwa miesiące temu na rozmowę z księdzem dziekanem katedry, która przypominała trochę rozmowę z ojcem chrzestnym, naprawdę z filmu, ponieważ rozmawialiśmy w takim gabinecie Ludwika XIV, pomieszanym z gotykiem i w ogóle renesansem i w ogóle obwieszonym obrazami, które pewnie kosztowały 100 tysięcy euro, no, który wysłuchał tych wszystkich tutaj tych historii, które mamy do powiedzenia, powiedział, no bardzo dobrze mówicie po hiszpańsku, to wszystko tak. Ale gdyby tak każdy chciał sobie tutaj mszę odprawiać po chińsku, po niemiecku, jakby cofając nas zupełnie do tyłu właśnie tam w związku z całymi tymi przygotowaniami. Więc ja oczywiście wtedy przygotowany miałem takim świstku papieru, wydrukowany ostatnim momencie wyjścia z domu mail, który Piotr napisał do właśnie Oficina del Peregrino w Santiago i mówi, ale przecież tutaj Piotr napisał, że to msza jest tutaj i nam podpisano, że może być. A jak Piotr napisał. To wszystko jest możliwe. Oczywiście będzie nam towarzyszył arcybiskup Adrian Galbas, świeżo wyświęcony arcybiskup Katowic, który tą mszę będzie odprawiał. I oczywiście uśmiechaliśmy się z Kubą, ponieważ udało nam się też przekonać księdza dziekana do tego, żeby uruchomić, mimo że to sobota i popołudnie, kadzidło, którego się zwykle nie uruchamia podobno w soboty i to jest w ogóle wyjątek, kiedy się go uruchamia. Uśmiechaliśmy się do siebie, ponieważ doskonale wiedzieliśmy, że za dobrowolną ofiarą duszpasterską 500 euro jest to wszystko możliwe, więc oczywiście my tę ofiarę złożyliśmy i kadzidło również będzie. Takie są to historie, których powodem jest między innymi tu siedzący Piotr Roszak. Taki wstęp, ja przepraszam. Do tego Camino Espiritual, tak? Właśnie, to właśnie. Tak, to Camino Espiritual, tak, właśnie. Nie wiem teraz, jak z tego wątku z powrotem tutaj wrócić. Nie, to był wstępem, to było tak, chciałbym się przedstawić. Tak, no, tym wstępem, tak jak pozwólcie, że będę do ojca zwracał się per ty, bo jesteśmy po imieniu, będzie mi łatwiej po prostu. No, tak jak Roman powiedział, te nasze wyjazdy mają formę zorganizowaną rzeczywiście. My jeździmy na Camino właściwie od, można powiedzieć, od 15 lat. 15 lat temu, w tym roku mija 15 lat, od kiedy ja pierwszy raz ruszyłem na Camino. Od tamtego czasu zaczęły się pojawiać takie pojedyncze wyjazdy, gdzieś jakiś wyjazd z księdzem, ze wspólnotą, a od kilku lat to są wyjazdy naprawdę zorganizowane i regularne. W tym roku, tak żeby wam też troszkę skalę pokazać, w tym roku jedziemy na Camino ponad 50 razy. Zabieramy na Camino 50 grup z Polski. I też mam nie na wszystkich jest Kuba, nie, to niemożliwe, ma dzieci nie, nie, jestem na nie jestem na wszystkich wyjazdach, zatrudniamy w tej chwili 8, w tym sezonie, 8 przewodników, którzy chodzą z naszymi grupami. I też no, zanim dojdziemy do tego espiritual, no, chciałbym wam po prostu troszkę powiedzieć o tym też, co robimy. Może nawet nie zareklamować, ale też żebyście mieli świadomość, jak Camino, jak Polacy na Camino chodzą. Bo z ponad 4000 Polaków, którzy w ubiegłym roku odebrali Compostelę w Santiago, czyli certyfikat przejścia tych ostatnich 100 km do katedry w Santiago de Compostela, to było dokładnie 4240 osób. My jako biuro doprowadziliśmy z tych 4200 prawie 1000 osób. Także ponad 20% wszystkich Polaków docierających do Santiago de Compostela to są osoby, które przychodzą z naszymi przewodnikami, z naszymi grupami, z naszymi księżmi. Dlatego no, skala, mi się wydaje, jest dosyć spora, także warto by było też, żebyśmy wiedzieli, że oprócz tych pielgrzymek indywidualnych, bo Camino, jak wiemy, jest pielgrzymką indywidualną, gdzie my w ciągu dnia poruszamy się sami albo w małych grupkach. Ten czas gospodarujemy sobie sami gospodarujemy czas na modlitwę, na jedzenie. Wydawało mi się, że właśnie będąc w takiej grupie, będę szedł za Kubą, jak za panią matką albo za panem ojcem i będziemy tak maszerować te 30 osób. Nic było bardziej mylnego. O godzinie 8 rano Kuba wstał, powiedział, tutaj macie pineskę do miejsca, gdzie nocujemy i poszedł. I widzieliśmy go dopiero wieczorem.
więc nikt z takiego nie ma. Było to dosyć szokujące na początku dla mnie, a teraz rozumiem właśnie dlatego, jak Kuba mówi. Każdy ma to przejść sam, mając zapewnione wiele różnych rzeczy. Tak, także staramy się, żeby te nasze pielgrzymki miały dokładnie taką formę, jak wszystkie pielgrzymki indywidualne. Czyli tak, jeżeli ktoś chce pójść na Camino sam, zupełnie sam, albo z kimś znajomym, to te nasze wyjazdy grupowe wyglądają właściwie dokładnie tak samo, oprócz tego, że my zajmujemy się logistyką tych wyjazdów, czyli rezerwujemy noclegi, rezerwujemy wszystkie świadczenia po drodze oprócz wyżywienia, czyli wspólnie lecimy samolotem, codziennie mamy Eucharystię, zabieramy kapłana ze sobą, także jeżeli są osoby, które chcą codziennie uczestniczyć w Eucharystii, no to mają taką możliwość, a poza tym nikt nikomu niczego absolutnie nie narzuca i czasem bywa tak, że jeżeli któryś z uczestników chce mieć czas zupełnie dla siebie, to my się czasem nawet nie widzimy przez 2-3 dni, że potrafimy się mijać w schronisku. I Camino Espiritual, o którym Roman tutaj chciał powiedzieć, o którym przygotował prezentację z naszego październikowego wyjazdu, było jednym z takich wyjazdów, gdzie właśnie Roman był opiekunem duchowym. Tak, zanim dojdziemy do samego przebiegu Camino Espiritual, to w ogóle zdjęcie, które tutaj widzicie, jest zdjęciem bardzo charakterystycznym z ostatniego etapu, który można albo przejść na pieszo, albo przepłynąć łódką, właśnie tą łódką i tą samą właśnie drogą, którą, jak podaje tradycja, płynęła łódź z ciałem świętego Jakuba. I te krzyże właśnie są takim elementem charakterystycznym tej drogi, tego rejsu. Po obu stronach rzeki te krzyże co jakiś czas widać. Jako wstęp do tego, no właśnie tak pomyślałem sobie, że lepiej to powiedzieć, jak to wyglądało właśnie w październiku. Wiadomym jest, że to nie jest miesiąc wakacyjny i różne rzeczy mogły się tam wydarzyć, natomiast no wydarzyły się takie, które nas zaskoczyły, to znaczy były dosyć wstrząsające pod względem pogody. Samo Camino Espiritual, tutaj naciskamy pierwszy slajd, to jest fragment Camino Portugalskiego, tak? Myślę, że to jakby każdy to gdzieś to widzi, Camino Portugalskie, które biegnie tutaj przez Pontevedrę, tak? Tutaj do Caldas i tak dalej, to widzimy. Ono w Pontevedrze, za Pontevedrą, jakieś 5 km za Pontevedrą, ma takie odejście, za chwilę to pokażemy w takim trochę większym obrazku, to ten znaczek pokazujący. No i rozpoczyna się taki trzyetapowy odcinek, który no, tak, znaczy można go pewnie podzielić na więcej, no, ale najłatwiej go podzielić na trzy. Pierwszy do Armenteiry, tutaj tak, na taki, nie wiem, taki ciemnozielony kolor. Potem, i to musimy nacisnąć chyba dalej, potem do Vilanova de Arousa. I to tutaj z Vilanova de Arousa to albo właśnie wzdłuż brzegu, bądź wsiadając na statek, prawda, taką barką się tu płynie do Ponto Seguro, czyli tak naprawdę do Padron. Tak, a to jest do takie Padron. Podsumowanie. Te etapy mniej więcej wyglądają w ten sposób, taki kilometraż jest tego. No, zwłaszcza ten ostatni, to właśnie dlatego, że on jest dosyć nużący i idzie się asfaltem. Wzdłuż wybrzeża, no my przepłynęliśmy tą barką, o której za chwilę. No pozostałe, no to takie bym powiedział, w miarę. Takie, nie są to jakieś odcinki zabójcze, żeby no nie wiadomo, nie mógł tam przejść. No oczywiście październik jak październik, no wylądowaliśmy w Porto, wygląda jak wygląda. No było naprawdę całkiem fajnie i wydawało się, że to będzie się zapowiadało tak ciekawie. Nawet jak już pojechaliśmy do Oia, czyli tak już tak przed Bajoną 20 km i tam mieliśmy pierwszy nocleg, no to jeszcze wieczór wyglądał tak, jak że naprawdę zdjęcia, które robiliśmy i które robili uczestnicy, no były takie, no, takie zachęcające. O. Że ten zachód słońca był taki, no wiecie, no ocean i w ogóle i wszystko i tak dalej. Tam nawet uczestnicy są na jednym zdjęciu i wyglądali na bardzo zadowolonych i uśmiechniętych, jak widać tu Sylwia w ogóle i tam wszystko z tyłu, w ogóle wszyscy tacy ha, ha, ha. Do czasu. Tak wyglądał drugi dzień.
ten pan ubrany w tej zimowej kurtce, właśnie tej pan zimowej kurtce przeciwdeszczowej, a na następnym nasi uczestnicy w tych płaszczach, z którymi nie rozstawaliśmy się już potem każdego dnia i każdej godziny. No właśnie tak to wyglądało. To był deszcz gigant. To było coś nieprawdopodobnego, co nas spotkało. Kuba mówi, że był na różnych wyjazdach, ale tego też nie przeżył. No tam takie za chwilę jest takie zdjęcie naszych towarzyszy. O, tu właśnie, tak. No uśmiechamy się, no bo co mamy robić? No to jest wiadomo, to tak wygląda. Natomiast płaszcze, tak. I tutaj, tak wiecie, tutaj stosowaliśmy tak zwaną strategię daszku. To znaczy przez moment strategia daszku, to wiecie, na Camino polega na tym, że między jednym daszkiem a drugim biegniemy, jak nie pada. No chyba, że daszku nie ma. No to wtedy rzeczywiście trzeba się do tego jakoś tam przyzwyczaić. Więc pierwszy dzień do Bajona wyglądał tak, że tu uczestnicy zaraz będą widać, jak wchodzą, a jak wyglądają w sposób dramatyczny. Kuba przyszedł pierwszy, ale też był mokry. Tak, tutaj, tak, też tak, przyszedł pierwszy, bo szybciej biegł, tak, natomiast i teraz właśnie puścimy tutaj, może się to uda puścić ten filmik, ponieważ poszedł z nami znany youtuber Tomasz Samołyk, może widzieliście ten film jego o Camino. Trzeba nacisnąć chyba kontrol, co? I potem kliknąć to, nie? Kontrol i tą strzałeczką. To 10 minut pierwszych Tomka Samołyka z jego opowieści o Camino. No to nie próbowaliśmy. Bo uważam, że jest znak... Nie, kontrolę mi co, nie idzie? Albo otworzy? No, to zaraz kopiłem. Tak, dobrze. Jest... tutaj. O, to właśnie, to byłem nawet ja. Uważam, że właśnie... Wyobrażenia o tym, jak to może wyglądać, a jak było, Tomek w pierwszych 10 minutach oddaje. Potem to można zobaczyć na YouTubie w całości, bo to jest dość długa historia też opowieści Tomka. Wydaje mi się, że on ma taką świeżość, której myśmy już trochę nie mieli albo nie mamy, bo już przeszliśmy, już trochę jesteśmy takimi tutaj takimi starymi prykami na tym Camino i wzorcem z Sevres. Jak moje koleżanki dzisiaj się dowiedziały, że jadę znowu opowiadać na Camino, no wiadomo, wzorce z Sevres. A jedzie z tobą Pigura? Ja mówię, no jedzie. Czyli dwa wzorce z Sevres jadą, ale to oczywiście nieprawda. No i co, otwiera się? Nie. Jak się nie otwiera? Więc tak, Tomasz Samołyk. Co się dalej stało z Tomkiem i jak to przeżył, to możecie, to dopiero jesteśmy na 8 minucie, to jeszcze 15. Bardzo polecam, ponieważ wbrew pozorom Tomek jest też bohaterem, o którym wspomniałem przed chwilą. To, że o tym opowiada w taki sposób, to jedno, ale co się potem wydarzyło, to drugie. Rzeczywiście wybranie się październikowe do Hiszpanii chyba też i, nas jakoś zaskoczyło, ponieważ dramatycznie, nie? Dramatycznie pod takim względem, nawet może nie tyle, że było zimno, bo tam było około 20 stopni, natomiast ten deszcz był wstrząsający. Dojście do Vigo, odcinek, tu jeszcze w Bajonie, kiedy już niby wszyscy się cieszą, no ale to wiadomo, że to jest śmiech przez łzy, no bo już co mają robić, z taką perspektywą, że tam cały czas za oknem pada, cały czas dojście do Bajona, potem do Vigo i z Vigo do Redondeli. Te odcinki, które zwykle są takie fantastyczne, no tyle, że mieliśmy tęczę, co było kwitowane tym, że zgodnie z tym, co pisze Księga Rodzaju, Pan Bóg pobłogosławił i jednak zawiązał jakieś porozumienie z ludem, pokazując mu łuk na niebiosach, ale to nie powodowało, że deszcz przestał padać. Po drodze, ci z Państwa, którzy tu byli na tej trasie między Vigo a Redondelą, no to wiedzą, że tam się znajduje ta najpiękniejsza ławeczka świata, która w deszczu wyglądała w taki sposób, ale na przykład w lecie to ona wygląda w taki sposób. Tak, w lecie to są takie widoki, a w zimie, tutaj skręt do ławeczki, taki tutaj, żeby było widać. No i jedna z naszych uczestniczek, która na następnym zdjęciu, Agnieszka, próbuje się trzymać, żeby nie spaść. Od wiatru, który... Czyli tego widoku w ogóle tam z tyłu nie ma. Ten most, to ledwo widać, tam po prostu nic nie ma. To jest deszcz cały czas. Więc to wszystko, co nas spotkało, to są te buty śmierdzące, które tu się suszą na następnym zdjęciu. I to dogorywanie nas wszystkich i te skarpety, te gazety, które wpięliśmy i próbowaliśmy się w jakiś sposób dosuszać, co było zmarnym skutkiem. Więc szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy zachęcać do tego, żeby wyjść w październiku, czy nie. Jedyny pozytyw tego jest taki, że było mało ludzi. Że było naprawdę mało ludzi.
ponieważ tu na to, o, tu następny odcinek, który jest między Redondelą a Pontevedrą, zwykle wygląda tak, tak tutaj, natomiast po burzach wyglądał w taki sposób. Okazało się, że to jest jakieś tornado, które przechodzi teraz, jakaś taka fala tornada, które przechodzi nad Hiszpanią i nad Galicją. Wylały wszystkie te potoki, gigantyczne jakieś ulewy, gigantyczne wichry. Drzewa połamane, ta trasa, która do Pontevedry zwykle prowadzi bardzo spokojnie, no kończyła się tak, że trzeba było to wszystko jakoś obchodzić, o właśnie w taki sposób. Tylko dla, a plus ci wszyscy, którzy mieli tam samochody, no to takie robiliśmy im zdjęcia, że drzewa, które pospadały na samochody, to nie był jedyny przypadek. Ale tu właśnie się śmiejemy, no tu wyglądamy tak, o tu Tomasz, ten, który przed chwilą opowiadał, tu jego żona Ola, no i my tak tutaj, tak, no właśnie, tu próbujemy, ten wiatr z tyłu tak właśnie wygląda, jak wygląda. I tak dochodzimy do Pontevedry. I tutaj może coś więcej tak. Od Pontevedry, jak powiedziałem, rozpoczyna się ten wariant, który nazywamy spiritualem. A, w Pontevedrze jeszcze tu właśnie 64,5 km do Santiago. To był październik, ale już w Hiszpanii Kuba zaskoczony tym, że już Boże Narodzenie na witrynach. Nie omieszkałem zrobić tu zdjęcia, że też można. No i wariant spiritual. Który zaproponował Kuba, bo zwykle nie chodzimy tym wariantem. Chodzimy po prostu zwykle tą trasą przez środek, przez Galicję. Ten tu, we spirituale się trochę nadrabia. Tak. Tyle. Ja teraz może coś ci powiem, bo znaczy oddam głos. Tak, jakbyś chciał oddech złapać, to... Bo tak, możesz opowiadać po tym, jak to wygląda. Tak, te wszystkie miejsca, o których Roman mówił, to część was pewnie zna, ale ci, którzy nie znają, do tej pory, do tej chwili, do tego skrętu, do tej strzałki, którą teraz widzimy, to szliśmy cały czas szlakiem portugalskim, najpierw wybrzeżem, później w Redondeli weszliśmy na szlak centralny i dopiero teraz od tego momentu skręcamy na to właśnie Camino Espiritual, o którym mówimy, bo tak naprawdę Camino Espiritual to jest tylko wariant szlaku, to nie jest jakiś szlak do Santiago, to jest po prostu taki przebieg alternatywny. Ten jest oczywiście istotny o tyle, że rzeczywiście na jego końcu, na tym etapie, gdzie łodzią będziemy płynęli, tym odcinkiem rzeczywiście ciało świętego Jakuba według tradycji, według legendy było transportowane do Padron. Natomiast takich przebiegów alternatywnych jak Camino Espiritual na różnych szlakach jest coraz więcej i ich coraz więcej będzie powstawało. Nie wszystkie z nich będą jakoś tam historycznie udokumentowane i będą miały jakiekolwiek prawo istnienia, gdybyśmy się upierali przy historii. Natomiast te wszystkie przebiegi alternatywne moim zdaniem robią dużo dobrego ze względu na to, że mamy coraz więcej pielgrzymów na Camino. Jeżeli czytacie w internecie, czy śledzicie to, co na Camino de Santiago się dzieje z roku na rok, no to ilość pielgrzymów rośnie. I to rośnie w zastraszającym tempie. W tym roku już wiemy, że pobijemy kolejne rekordy, mimo że ubiegły rok był rokiem świętym, gdzie zwykle pielgrzymów na Camino de Santiago jest znacznie więcej niż w innych latach. Natomiast ten rok znowu pobije kolejne rekordy. Już teraz mamy kilkanaście procent więcej pielgrzymów niż w roku ubiegłym, tak miesiąc do miesiąca. I te przebiegi takie alternatywne, te szlaki, na które gdzieś tam musimy w bok wejść na dzień, dwa, na kilka kilometrów, powodują to, że ruch pielgrzymów się rozmywa, że część pielgrzymów idzie w prawo, część pielgrzymów idzie w lewo i dzięki temu my mamy mniejszy tłum na szlaku, możemy w takim większym komforcie iść, a dla tych społeczności lokalnych powoduje to, że mogą powstawać nowe schroniska, mogą powstawać nowe bary, kawiarnie i też mieszkańcy Galicji mogą korzystać na tym szlaku. Także szlak żyje, rozwija się, to nie jest tak, że kiedyś ktoś tam wyznaczył te 7 głównych szlaków dochodzących do Santiago i tak zostało. Przeciwnie, szlak zmienia się i dlatego też my co roku coś tam nowego udaje nam się zobaczyć, korzystamy z tych nowych szlaków. Także tutaj za Pontevedrą, tak jak Roman powiedział, jesteśmy teraz około 5 km za Pontevedrą. My będziemy tutaj w październiku skręcali w lewo właśnie za tą tablicą, za którą stoją dziewczyny.
a główny szlak centralny tam pod wiaduktem w prawo, tam gdzie ta żółta strzałka ma na ścianie, biegnie w stronę Caldas de Reis i dalej też do Padrona, ale już po lądzie bez żadnego pływania łódką i chodzenia po górach. Tu można by było tworzyć, wiesz, ten jakby się dało, ten jakby się link, dało, jakby tak? się dało, ten link to jest opis pierwszego etapu, znaczy tak, oczywiście odnośnik do strony hiszpańskiej, ale on pokazuje taki przebieg na mapie. Może jakbyśmy to wczoraj przetestowali, to może rzeczywiście by się to udało. Tak. Wydawało się, że o, teraz i kliknij teraz myszką, o. No kliknąłem. I, i co? Tak. Jakiś pakiet. No, zobaczymy. Tak. Proszę bardzo, mówiłem, że tak. No, brawo. Akcepto tylko i wiesz, jak zejdziemy trochę niżej, to o tak wygląda przebieg tego szlaku. Tu za Pontevedrą, tu tak sobie to biegnie, tak o to widzimy. Natomiast niżej jak zjedziesz, to widać ten przebieg taki wysokościowy, ponieważ on na początku jest fajny, natomiast potem ten odcinek tutaj, kiedy to jest takie, jakieś, takie dobre 6 kilometrów, no to tak trochę daje w kość. To tak od zera się tak idzie, te, tam do ile? Do 600 metrów, do 700, to tak naprawdę ja tu już pod koniec miałem takie wrażenie, że już trochę mam dosyć. Już na końcu też myślałem sobie, że to jednak powinno się trochę wcześniej skończyć, a to jednak to tak było dosyć długo. No tutaj są takie jeszcze takie slajdy z takimi, no takie, które tam są na mapce, na tym punkcie, gdzie się skręca. Ja to chyba inaczej powinienem. Nie, dobrze, patrz jak fajnie idzie, o, dobrze. Tak, o, tak. Więc to trochę pokazuje taki, no ten pierwszy etap. To pierwszy etap wygląda tak że on sobie w dużej mierze idzie na początku przez las. Potem takim punktem, który jest takim pierwszym miejscem po 9-10 kilometrach, to jest klasztor świętego Jana. Można tego klasztoru wejść tam za drobną chyba opłatą, nie pamiętam, czy tam się płaciło, jakieś tak, chyba euro, jakieś za euro czy półtora euro. Przy tym klasztorze jest taki ogromny kompleks też do hotelowy, który ten, ale no wejść można, właśnie tak wyglądaliśmy. No tak, no. Tak dobrze wyglądaliśmy, że tu właśnie tu. Potem następne kilometry, no to trochę wzdłuż zatoki z takimi uroczymi palmami, z możliwością właśnie gdzieś tutaj cupnięcia do jedzenia, ewentualnie strategii daszku tam na następnym zdjęciu właśnie, o, właśnie takie, że tu można chwilę coś zjeść. No i potem te 6 kilometrów do góry, tutaj zasuwamy. Tu jak widać te nogi tutaj, no to jest oczywiście Kuba, tak, to w ogóle tak, to ten zadowolony, no, wiadomo, nie? A my wyglądamy trochę gorzej, ale to tak zwykle jest. Kuba chodzi bardzo szybko, bardzo, bardzo. No ale tu tak, pierwszy odcinek do Armenteiry, to tak, to tutaj ojciec Roman, który jest miłosiernym Samarytaninem i niesie dwa plecaki, niósł to tylko na potrzeby zdjęcia, nie niósł cały dzień, żeby dobrze wyglądać i móc się pochwalić, że jest taki fajny. I schronisko w Armenteira. To jest kłopot. To jest, i tu, tutaj, znaczy w Armenteira jest, mamy dwa schroniska. Dwa, tak? Właściwie jedno i taki pensjonacik. No i to jest pewien kłopot, ponieważ nie wiem, to może Kuba powie, jak to wygląda w ciągu roku. To jest tylko tam 25 miejsc noclegowych. W momencie, kiedy myśmy się tam pojawili, no myśmy wycięli możliwość noclegu tego dnia po prostu w tym miejscu. Więc niektórzy musieli brać taksówki, żeby albo gdzieś dojechać w bok, albo szukać miejsca w pensjonatach. Dosyć niefortunnie. Nie jest to może jakieś tak, no takie bardzo typowe schronisko z dość takimi wąskimi przejściami i tak właściwie, że jak się wychylić tak ręką, to można drugą osobę już tam capnąć po głowie. Więc nie wiem, 30 osób się tam mieści jakoś tak, bo tam była piątka też Hiszpanów z nami. Więc, ale bardzo zgrabnie, bardzo, bardzo, bardzo sympatycznie. W Armenteirze dwa bary takie z możliwością. Nie wiem, jak to jest w wakacje, bo to jeżeli tam więcej ludzi chodzi, to może być kłopot. Tak, w wakacje jest na pewno na Camino Espiritual problem z noclegami. Jeszcze ten wariant nie nadąża za tą ilością pielgrzymów, która by tam chciała uciekać. Co zresztą podobnie się dzieje na innych szlakach, tych takich mniej popularnych, gdzie wydawałoby się, że pielgrzymów będzie mniej. Tak jak na Primitivo, ja kilka dni temu wróciłem z Camino Primitivo, jeżeli ktoś rozważa, to niezmiennie polecam Camino Primitivo, ale no też to, co zobaczyłem w tym roku na Camino Primitivo, to widziałem pierwszy raz od kilkunastu lat w górach na 1200 rządek pielgrzymów idących pod górę, gdzie bywało tak, że
czasem na Primitivo przez cały dzień się właściwie nikogo nie spotykało. I podobnie jest na Espiritual. Na Espiritual pielgrzymi często właśnie uciekają od głównego tego nurtu, szlaku, właśnie po to, żeby te 2-3 dni spędzić sobie w spokoju. No ale tam jest rzeczywiście problem z noclegami. W Armenteira do tej pory nie powstało drugie schronisko, także jeżeli ktoś z Was ma pomysł, chciałby, nie wiem, zainwestować znaczy, może? Bo kłopot Galicji, polega to... na tym, że to jest 22 km i potem jest kolejne 20, no może nie 20, ale z 10 do następnego miejsca, gdzie można gdzie w ogóle można przenocować. To jest kłopot, to jest rzeczywiście... Ci z Was, którzy by się wybrali na Espiritual, no to mogą mieć, no mogą się właśnie spotkać z taką sytuacją, że klops, nie? Klops w Armenteira, no po pierwszym etapie. No no tak. Ale to nie tylko dlatego, że taka grupa może się pojawić, po prostu może nie być miejsca. Bardzo uroczy klasztor, tu na drugim, no tu mamy taki bardzo uroczy klasztor, gdzie siostry benedyktynki, nie, cysterki to chyba były, tak? Cysterki chyba. Klasztor Najświętszej Maryi Panny, gdzie mieliśmy mszę. Tam nawet na jednym zdjęciu jest siostra ze mną, którymś tam, chyba cysterki, albo trapistki, jakieś tak. Trapistki mi się wydaje. Bo tutaj ten. Wszystkie spoza Hiszpanii, wszystkie. Ani jedna nie z Hiszpanii. Siostra była z Nigerii. Urocze, ale no, z takim bardzo takim klasycznym rycie monastycznym, to znaczy ołtarz otoczony tam przez ludzi siedzących, z takimi bardzo prostymi rzeczami. Tu na następnym właśnie zdjęciu widać, jak odprawialiśmy tam mszę. No to jest godzina 8 rano, tak? 8 rano w październiku, ty tak jak tam słyszeliście na filmie, rzeczywiście dopiero około 9 robiło się jasno. Dość szybko, ale dopiero około 9. Ja jeszcze tylko w kwestii tego klasztoru bym tak dopowiedział. No. My zwykle, jeżeli chodzimy w takich grupkach kilkunastu czy dwudziestoosobowych, mamy to szczęście, że do takich miejsc trafiamy, bo nie zawsze pielgrzym taki indywidualny będzie miał możliwość wejścia do klasztoru, do wewnętrznej kaplicy, zwiedzania tych miejsc, czy zobaczenia w ogóle, jak życie takiego klasztoru wygląda, szczególnie tak jeszcze przed wschodem słońca. No, z racji tego, że my przychodzimy raz, że z kapłanem, dwa, że jest nas jakaś ilość osób, zwykle zostawiamy ofiarę. Także no, niektóre drzwi nam się otwierają i wielokrotnie na wielu szlakach do Santiago, no tam na przestrzeni lat mieliśmy możliwość wejścia do różnych takich miejsc, gdzie nawet na forach pielgrzymi mówią, że jest zamknięte. Kuba jest człowiekiem, który, teraz jeszcze raz to powtórzę, dlaczego powinien dostać medal, ponieważ jest ten typem organizatora, który wszystko ogarnia i jest nieobecny. To jest bardzo, bardzo nietypowa cecha, to znaczy wszystko jest przygotowane, wszystko jest opracowane, wszystkie miejsca są w ogóle podpowiedziane i właśnie pootwierane, a on trzyma się gdzieś tam w ogóle tak z boku, jest takim rzeczywiście nie narzucającym się, ale spinającym wszystko. To jest bardzo, bardzo taka cecha, też jest prawdą taką, nie widzicie tego dzisiaj, Kuba ma wycięte emocje. Jest człowiekiem z defektem, który ma wycięte emocje. Tak mówi też jego żona. To znaczy w ogóle się nie denerwuje. Mówi na przykład to, co się stało. Trudno, co się stało, to będziemy szli do lekarza, to pojedziemy do szpitala. W ogóle nic, nie? Tak w ogóle tak to wygląda. Nie działa twój link ojczy. Tak, ale to poza pielgrzymką, podobno na pielgrzymce tak jest, w domu taki nie jest, tak mówią dzieci. Etap drugi z, tak, wariantu jest spirituale. Z Armenteira do Villanova. Z Armenteira do Villanova de Arusa. Pierwsza część, taka, tam w takim w ogóle takim nomenklaturze tamtejszej, nazywa się drogą wody i kamienia, Ruta de la Piedra y del Agua. Przez to, że możemy tam, wiesz co, wrzucić ten poprzedni... No właśnie nie możemy, bo nie możemy znowu. A nie możemy, bo tam był taki ten przebieg tego. Pierwsze 10 kilometrów, no w absolutnie, nie wiem, tolkienowskich w ogóle warunkach i takim w ogóle hobbitonie, którym się idzie cały czas z taką ścieżką wzdłuż porośniętych mchem drzew i to tak porośniętych właśnie tak totalnie. No coś niesamowitego.
To rzeczywiście, jeżeli mówić o jakimś momencie duchowym czy takim przeżyciowym, to te 10 kilometrów mogłyby trwać i trwać i właściwie się przez nie idzie. Są dwie takie ścieżki, tutaj mniej więcej tak tu w środku płynie taka rzeczka, można sobie z dwóch stron iść jak to woli, albo taką bardziej taką wygodniejszą, albo tak się trochę tam po tych kamieniach smyrać. W każdym bądź razie, to jest rzeczywiście... No niesamowite. Dlatego tych 10 kilometrów, to tak, to w ogóle warto zboczyć na spiritual. Oczywiście z innych też, zaraz o tym powiemy, ale ten, no cudowny. Więc ta droga kamienia, czy droga wody i kamienia, to tego jest mnóstwo. Trochę tych zdjęć tu pokazujemy, jak to wygląda. Padało. No i to jest końcówka, która potem po tych 20 paru kilometrach to dochodzimy do wybrzeża, do Villanova de Arousa, gdzie noclegów jest dwa? Są dwa schroniska, w jednym jest 15 miejsc noclegowych, w drugim jest 10. Jak łatwo się domyśleć, też nie było tam tej nocy miejsca i ludzie się pytali, czy będziemy tam spali i trochę niestety musieli wtedy zmienić swoje plany. Końcówka bardzo ładna, ta końcówka do Villanova bardzo, bardzo taka też malownicza nad wybrzeżem. Tu ogromny taki most, który łączy dwie strony zatoki. No ale to też, to akurat przez moment się wypogodziło, jakieś 15 minut było takie słońce, było naprawdę, więc zdjęcia były bajkowe i malownicze, a potem się już znowu, potem znowu zaczęło padać. No Villanova, takie miasteczko typowo takie rybackie i portowe, z którego można, no właśnie nie wiem, czy to się otworzy tutaj, ten nie wiadomo, tak? Kontrol naciśnij, o. Tak, kontrol, tak? Już. Aha. No widzisz, macie tutaj. I to jest trzeci etap. Trzeci etap, który jak mówiłem na początku, można przejść wzdłuż wybrzeżem, no albo wsiąść właśnie na statek. Statek czy barka, jak to woli, wypływa, no może Kuba, może ty coś powiedz, bo naprawdę ciągle gadam, potem wszyscy mówią, że ja gadam. Znaczy o tej łódce mogę powiedzieć, bo ja na przykład bardzo często dostaję pytania, jak ta łódka wygląda, czy tam, czy ktoś wiosłuje, czy my wiosłujemy, co to jest za łódka. Autentycznie to są takie pytania. No to jest łódka motorowa, to jest łódź motorowa, taka turystyczna, na którą wsiadamy i płyniemy. Ona przypływa zależnie od pływów, które tam są bardzo duże pływy. Także tą łódkę dobrze zaplanować wcześniej, bo może się zdarzyć tak, że ona jednego dnia wypływa wcześniej rano, a innego dnia może wypływać po południu. Wynika z tego, że końcówka przed Padron jest bardzo płytka. I ta łódka w najzwyczajniej w świecie po prostu zahacza swoim dnem o dno rzeki i oni po prostu muszą... Ona musi nas odebrać podczas przypływu i musi zdążyć wrócić później. Tak. Także kalendarz, według tego kalendarza pływów, który tam mają ci rybacy, wypływa się tą łodzią do Padronu. My planując nasze wyjazdy kilka miesięcy wcześniej, wiemy już jak ten pływ będzie wyglądał, także też tak planujemy noclegi. I wiemy mniej więcej, o jakiej porze dnia drugiego, kolejnego dnia będziemy wypływali, ale problem mają pielgrzymi, którzy nie zostają w Villanova na noc, bo można nie zostawać tam na noc, w tym miejscu, gdzie są te dwa schroniska, o których mówiłem, ale można spróbować dojść do Villanova i od razu przepłynąć tego samego dnia do Padron, ale no pod warunkiem takim, że ta łódź będzie wypływała po południu. Także to jest taka normalna turystyczna łódź, na której... Chyba będzie ją widać, wiesz, na którym zdjęciu tam będzie ją widać. Właściciel tej łodzi też ma Jakub na imię, przynajmniej tej, z której my korzystamy. Tutaj czekaliśmy na to, w takim tam miejscu, a na następnym chyba są te, na następnym jest chyba, o, tak to wygląda. Jesteśmy w przystani około godziny 13, byliśmy umówieni, że łódź przypłynie, oczywiście była spóźniona. I tu oprócz nas, bo tu pośród tego tłumu jest osoby z naszej grupy, ale są też inni pielgrzymi ze szlaku, także bo na tej łodzi może tam było 60 osób? 60 osób tam było, no. Myślę, że tak w sumie, wszystkich pielgrzymów. I część z nich przyszła dzień wcześniej, gdzieś tam spała, gdzieś tam w miejscowości, ale większość przyszła właśnie tego dnia i z nami płynęła do Padronu. Rejs trwa 2 godziny, jakoś około 2 godzin tak, do Padronu.
tak, 2,5 jest godziny. Bardzo, bardzo malowniczy. To nie jest jakiś bardzo szybki rejs, taki, znaczy taki, no to na tyle, ile taka... Tempem turystycznym się odbywa, a ten właściciel łodzi, o którym mówiłem, on po drodze też opowiada, co widzimy, opowiada o tej drodze krzyżowej, bo te krzyże, o których Roman mówił, kamienne, po drodze, one są traktowane jako droga krzyżowa morska i oni nawet sobie to ubrali w taką piękną historię, że to jest jedyna taka morska droga krzyżowa na świecie. I to się odbywa oczywiście w rytm muzyki, która tam bije z głośników, a wokół tańczą pielgrzymi napojeni winem. Także to jest taka droga. Ponieważ na łódce można zakupić ten środek trujący i tam właśnie też można się napoić. I też można też jeść tak na tej łódce. Tak, można. O, tutaj można też podejść do pana i poprosić go o to, żeby pokierować chwilę łódką. Więc tak, to co zrobiliśmy. A to już jest końcówka, tak? To, że już dopłynęliśmy. To nie ma tak więcej szybko, zdjęć tak. Niestety z tego i to już jest końcówka, kiedy wysiadamy w Ponte Secures, czyli tam przed Padron. Tak, i przed Padron, i tam już z przystani do Padron, do kościoła świętego Jakuba, czy do schroniska, gdzie się nocujemy, zwykle nocujemy przy kościele świętego Jakuba, to mamy jeszcze takie 3 kilometry pieszo, także zakładamy plecaki. No, chyba, że się idzie w tym wariantem przez Hebron. To jest właśnie też ten wariant taki, tutaj wariant alternatywny dojścia do Padron, czyli nadrabianie tych 5 kilometrów, trochę z innej strony wchodzi do Padron, ale bardzo malowniczy klasztor franciszkanów po drodze. Więc sporo naszej grupy wtedy też z tego korzystało. I w Padron właściwie kończy się wariant espiritual. Tak. I to jest zdjęcie numer 111 z prezentacji ojca Romana. I to jest tyle, słuchajcie. Ja miałem 4 slajdy tylko, które przygotowałem wczoraj w hotelu. Jeden widzieliście, ten, o którym wspominałem ze statystykami naszymi. I nasze zasady każdej grupy. Czyli kapłan w każdej grupie, codzienna Eucharystia i wspólnota, która się buduje. I to też ja chciałem podkreślić, bo to już słyszeliśmy w kaplicy na dole, o tym mówił Roman, że na naszych wyjazdach pojawiają się ludzie z różnych naprawdę bajek. Osoby wierzące, niewierzące, innych denominacji, osoby poszukujące. I dzięki temu moim zdaniem ta wspólnota jest pełna wtedy dopiero. Też doceniam bardzo wędrówkę z Romanem, dlatego że Roman te wszystkie osoby bardzo, bardzo ciepło przyjmuje i potrafi je skupiać wokół siebie. Dlatego tak szczególnie, tak często chodzę z Romanem, bo nikt nie czuje się wtedy wykluczony. Tak, Padronia. Tylko jedno, że w Padron jeszcze możemy otrzymać certyfikat Padronia. Tutaj moja żona trzyma właśnie w dłoni taki certyfikat przed kościołem świętego Jakuba. Ale certyfikaty w ogóle w Hiszpanii, w Galicji to jest zupełnie osobny temat na osobną prezentację. Hiszpania i w ogóle Galicyjczycy, oni są miłośnikami tworzenia takich różnych certyfikatów. Trochę na wzór Komposteli. Tyle, że Kompostela jest dokumentem kościelnym, a te różne certyfikaty jak Pedronia, jak Muszyjana, Finisteriana, to są takie certyfikaty, raczej dyplomy na ścianę. No jednym z nich jest właśnie Pedronia, czyli taki certyfikat, który jest wydawany w Padron i w schronisku samorządowym i w biurze pielgrzyma. Każdy pielgrzym, który dojdzie do kościoła świętego Jakuba w Padron, tam przybije pieczątkę do swojego paszportu pielgrzyma i zgłosi się po ten certyfikat. Ten certyfikat jest za darmo wydawany wszystkim pielgrzymom. Także my też nie omieszkaliśmy sobie takich certyfikatów odebrać. Na pewno, znaczy, bo gdyby tak powiedzieć i w sumie jednym zdaniem z tego wszystkiego, co my tu pokazywaliśmy, no to oczywiście w ogóle bardzo zachęcamy do tego, żeby będziecie mieli taką możliwość, no ci z was, którzy już przeszli zwykłym Camino i tą trasą portugalską, chcieliby spróbować czegoś nowego, to ten espiritual jest tego warty. Jest tego warty, jest też bardzo, tak bym powiedział, z taką dobrą infrastrukturą. Mimo że ona nie jest taka częsta,
to na przykład te restauracje, które trafiliśmy po drodze, miały wyśmienite menu Peregrino. Wyśmienite, na bardzo dobrym 10-euro poziomie, co już w ogóle było niespotykane, w ogóle, bo to już wiadomo, że teraz już wszystko jest 12 i wyżej. Natomiast wyśmienite, naprawdę takie, powiedział, klasyczne wszystko i na bardzo dobrym poziomie też takim jedzeniowym. Więc to podwójnie, mimo że właśnie pogoda była taka, jaka była, dosyć dramatyczna, no to co ciekawe, no wszyscy, którzy przeszli wtedy z nami tą trasę, mówili, że no trochę sobie nie wyobrażają, jak to teraz można jeść tak w słońcu. Tak w słońcu to trochę bez sensu. No przypuszczalnie... Tak, z takich anegdot jeszcze powiem, są takie osoby, a propos tych łóżek piętrowych, są osoby, które sobie żartowały już po pielgrzymce, bo wiadomo, pierwszego dnia wszyscy podnoszą obie ręce, że mogą spać na górnych, że im nie przeszkadza spanie na górnym. Po dwóch dniach to się z reguły zmienia, już każdy woli dolne łóżko. To po takiej pielgrzymce ktoś ostatnio powiedział, że teraz jak przyjedzie do domu, to sobie kupi łóżko piętrowe i codziennie będzie spał na dolnym. Także są, no są takie... Są takie elementy Camino, które już jakoś tam zawsze, myślę, z nami zostają i tak jak Roman mówi o tych różnych barach, o różnych miejscach, które po drodze można zobaczyć czy poznać, my też mamy takie swoje jakieś tam ulubione miejsca, które... Znaczy, bo ja wychodzę z prostego założenia, czy nie wiem jak wy, ale że wiadomo, pielgrzym głodny to pielgrzym zły. Jak jestem najedzony, to może padać, naprawdę. Ja w ogóle, znaczy, że, może nie może tam przejedzone, ale że jak zjadłem coś dobrego, to mi to wystarczy, jest bardzo dobrze. To już wszystko super, to nam, że pada, to trudno, to już tam, tak jak Tomek mówi, to już przez te skarpety, no to już tam nie ma szans po prostu. Ale tak, dlatego bardzo doceniam sobie ten wariant Camino de Barras, który jest też bardzo cennym Camino elementem. Ten wariant, może tak. Ja myślę, że to jest czas na Q&A może. Bo tak, żebyśmy też nie zagadali wszystkich. Tutaj. Jeżeli ktoś z was ma jakieś pytania, to my może spróbujemy na nie odpowiedzieć. Tak, to czujecie, że też no, jesteśmy bardzo... Nawet nie związane z Camino Espiritual. Nie jest... Wiadomo, że zwykle tutaj za tym pulpitem stoi Piotr, profesor Roszak. To wiadomo, że to są poważne rzeczy i poważne prezentacje. To są poważne słowa składające się w logiczne całości, nie taki chaos, który tutaj widzimy. To zrozumiałe, to jest oczywiste. Jesteśmy tutaj tylko miernymi imitatorami tutaj wykładu, więc bardziej traktujemy to jako spotkanie w towarzystwie tych, którzy lubią Camino i w ogóle są po stronie. Tak, proszę. Tej grupy pielgrzymów, którzy wtedy wędrowali z wami w październiku w takich ekstremalnych warunkach pogodowych, czy były osoby, które były po raz pierwszy i oprócz pana Tomka, który tutaj wypowiada się, ale czy jeszcze oprócz pana Tomka był ktoś, kto właśnie po raz pierwszy absolutnie był i dostał taki chrzest bojowy? Jaka była jego reakcja? Wiele było takich osób. Z reguły to... Czekaj, w tym grupie byli wszyscy pierwszy raz, tylko my byliśmy po raz kolejny. Nikt nie był wcześniej. Wszyscy byli po raz pierwszy. Tak? A w październiku tak. Aczkolwiek jedna z osób już z nami była w maju teraz, powtórnie. Już. Nie zniechęciły się, tak? Nie, przeciwnie. To znaczy, my mamy, to też możemy się pochwalić, mamy bardzo duży odsetek osób, które wracają z nami i to bardzo szybko. Ksiądz Piotr tam z tyłu siedzi, jest jednym z nich. No tam Piotr, tak? Piotr był z nami kiedy? W marcu. W marcu i wraca we wrześniu. Ale pielgrzymi rzeczywiście wracają dosyć szybko. I taki, moim zdaniem też, jeżeli przeżywają taki chrzest bojowy, to jeszcze lepiej. Nie wiem, czy przez to, że później im brakuje słońca, czy brakuje nie wiem czego, odpoczynku, ale... No, Camino albo się pokocha od razu, to moje doświadczenie jest takie i też patrząc na tych pielgrzymów, którzy z nami chodzą, albo ktoś zaskoczy od razu i już później o niczym innym nie może myśleć, albo no okej, było fajnie i już niekoniecznie musi wracać. To są takie dwie formy. Większość na szczęście jest tych, którzy chcą wracać.
i którzy tęsknią, no wiadomo, nie zawsze to no, jest aspekt finansowy, to jest jedna rzecz, urlop, ale no, pielgrzymi myślą o tym i piszą. My też mamy taką zasadę, że na każdym z naszych wyjazdów tworzymy grupę na WhatsAppie, gdzie, na której się komunikujemy. Tak jak Roman powiedział, ja o 8 rano zakładam plecak i do widzenia. To tak pół żartem jest oczywiście, ale tylko pół żartem. To mamy grupę na WhatsAppie, na której się komunikujemy i tych grup nie usuwamy. Także ja tu w swoim telefonie tych grup mam nie wiem ile. No i później mamy ze sobą... One są wyciszone, nie wyskakują powiadomienia, ale ja każdego dnia, ja myślę pół godziny do godziny, każdego mojego dnia, mojego życia, to jest jakby sortowanie tych grup, sprawdzanie, co tam się dzieje, no bo tam może się dziać coś ciekawego, może myślimy o jakimś kolejnym wyjeździe, to generalnie to jest też moja praca, ale te grupy żyją i później zdarza się tak, że ci pielgrzymi z tych grup kaminowych, że my się później spotykamy na innym Camino i często jest tak, że gdzieś na Camino siedzimy przy stole, ja już może niekoniecznie kojarzę, kto był na jakim wyjeździe i nagle tu dwie, trzy osoby rozmawiają ze sobą, bo one były gdzieś tam kiedyś na tym samym szlaku z nami i zaczynają rozmawiać ze sobą, także to jest taka, no już ta nasza nawet, taka społeczność wewnętrzna jest bardzo zżyta ze sobą i ci pielgrzymi ze sobą mają kontakt i spotykają się w Polsce, tak jak wy się spotykacie tutaj w Toruniu. No to tak oni, tak już nieformalnie, ale spotykają się regularnie, dosyć często i dzisiaj na przykład takie spotkanie jest w Poznaniu. Tak jest w Poznaniu, ojciec Roman właśnie tam już ma ośmiornica, się gotuje i muszę go odwozić jak najszybciej. Ale też spotykamy się w innych miejscach na świecie, bo my też latamy właściwie no, wszędzie, na wszystkie kontynenty można powiedzieć. Znaczy, rzeczywiście trudność chyba tak, znaczy, nie wiem czy wasze, ci z was, którzy byli na Camino. Kuba to też czasami mówi, że trudność zawsze jest z takim jakby opowiedzeniem tych wszystkich wrażeń. My oczywiście trochę pokazywaliśmy te slajdy, trochę próbujemy to oddać, natomiast im dłużej nie wiem, chodzimy, czy w ogóle mamy doświadczenie tej pielgrzymowania, tym jednocześnie mam taką trudność z tym, żeby opowiedzieć, jak to jest. To znaczy, że to jest trochę tak jak w tej piosence Grzegorza Turnała Byłem w Nowym Jorku. To znaczy, że nie wiem jak tam było, ale pojedźcie. To jest trochę tak na takiej zasadzie, że przeżyliśmy tam naprawdę niezwykłe doświadczenia i cała ta ekstremalna pogoda i wszystko i tak dalej. Nie życzymy tego nikomu i być może właśnie nie chodzi o to, żeby się nastawiać, że jak się pojedzie w październiku, to się też będzie tak miało, że tam właśnie będzie taka pogoda. Może nie, ale może będzie inaczej. I to jest... To jednak trzeba powiedzieć, że proszę posłuchać Tomka do końca, jak on to opowiada i co tam się wydarzyło, bo to jest taka będzie takie, no nie wiem, takie dopowiedzenie do tego, co mówimy właśnie, że to jest jakby tak samo, a inaczej. No. 3 dni trzeba przeznaczyć na Camino Espiritual. Tak, 3 dni. Tak, 3 dni. I jednocześnie wtedy omija się te etapy, tak? Etap na przykład przez Caldas tam, który i na przykład wodospady, które tam są po drodze, to tego nie ma, nie? Wodospady, gorące źródła, gorące dużo rzeczy się omija. To tak, coś za coś, coś za coś, tak, gdzieś. Tak, tak. To nie da się wtedy tak zrobić, żeby tam to zrobić takie kółko, no nie. Tak. To jest trudne pytanie i nie chciałbym tego mówić teraz. To znaczy, to nie są tanie rzeczy, po pierwsze. My organizujemy różne wyjazdy. Najlepiej zerknąć na naszą stronę internetową mypielgrzymi.com. Tam są nasze wyjazdy i na Camino i w inne rejony. Ale jeżeli chodzi o Camino, co roku staramy się coś nowego wprowadzać i niektóre z tych wyjazdów usuwamy. Ja jak teraz coś powiem, to może się okazać, że w przyszłym roku to będzie nieaktualne. W tym roku najkrótsze wyjazdy, jakie organizujemy, to są wyjazdy tygodniowe. I to jest wyjazd już taki okrojony właściwie z wszystkiego, ze zwiedzania miejsca tego, gdzie lądujemy, czyli nie zwiedzamy Porto, nie wyjeżdżamy później nad ocean, ale te wyjazdy krótkie oferujemy właściwie tylko dlatego, że ludzie nie mają czasu teraz. I wolimy, żeby ktoś z nami poszedł na krótkie Camino i złapał bakcyla i za rok wrócił,
niż zostawiać wszystkich z ofertą wyjazdów 12-dniowych, na które nikt absolutnie się nie zapisze po raz pierwszy. Także to są wyjazdy od tygodniowych do dwutygodniowych. Zwykle, no, mogą być dłuższe, ale no, mówimy o tych, które tam są na stronie. Wylatujemy właściwie z różnych lotnisk, najczęściej z warszawskich, z Modlina albo z Chopina, z Krakowa, czasem z Wrocławia, różnie, to bardzo różnie. I rząd kosztów za wyjazd taki najmniej opłacalne są te krótkie. No wiadomo, dlatego, że samolot leci, a przewodnik leci i tak dalej, no ale to są wyjazdy, bym powiedział tak, od 3,5 tysiąca złotych w wysoką górę. Do, no, najdrożej to z Dominikanami. Ale to dlatego, że bardzo uroczyście, to nie, to naprawdę, że już na wypasie. To dlatego. Nie. To znaczy absolutnie wszystko jest zapewnione oprócz wyżywienia. Wyżywienia nie organizujemy i powiem wam dlaczego. Dlatego, że kiedyś próbowaliśmy robić coś takiego, żeby pielgrzymi mieli to wyżywienie przygotowane, czyli rano mieli śniadanie i po południu mieli zorganizowaną obiadokolację. Ale nie działa to dlatego, że każdy chce mieć wolną rękę. Jedna osoba chce wyjść ze schroniska o 6 rano, inna chce spać do 9, wyjść o 9.30. Albo tak jak ojciec Roman o 10. Tak, albo jak ojciec Roman o 10. Ktoś po południu jest głodny o godzinie 15, a inny może do 19 nie jeść. I to zwykle nie grało, poza tym to była kolejna rzecz, gdzie my musieliśmy naszych uczestników gdzieś na godzinę, na czas po prostu organizować. A wolimy, żeby czas był maksymalnie nie zorganizowany tak naprawdę. Żeby jedynym centralnym takim punktem naszego dnia jest Eucharystia, w której można uczestniczyć, a jeżeli ktoś się nie czuje, no to nie wiadomo, nie musi. Nie. Różnie, albo rano, albo różnie. Wieczorem. Staramy się rano, robimy wszystko, żeby była rano, ale tu jak i Roman, i Piotr wiedzą, bo byli z nami jako księża, różnie to było. Nie zawsze się da po prostu. My też staramy się, żeby msza się odbywała w kościele, też nie zawsze się da. To jest też temat na kolejną dyskusję, dlaczego się da, a dlaczego się nie da. Aczkolwiek na wariancie tu Espiritual i w wariancie tutaj portugalskim, no da na się, portugalskim to się zwykle, da. To tak, jest, zwykle to się nawet bardzo swoje kościoły takie już, z których korzystamy od lat i tam msza jest w kościele i też staramy się, żeby była rano. A najliczniejsza grupa? Najliczniejsza grupa, tak, nasz pułap zwykle to jest 25 osób. Grupy mają między 15 a 25 osób. W tym roku rzeczywiście większość naszych grup jest pełna. Teraz grupy lipcowe, sierpniowe, tu już mówiłem komuś, na przykład 10 lipca wylatują w jeden dzień trzy nasze grupy. Każda jest pełna na full, na trzy różne szlaki. Największa 30 osób. Największa 30 osób. To było 30, tak, bo, to było 28 chyba. Tak, bo jeszcze tu ktoś znajomy, tu jeszcze jedziesz z Romanem, dopisz mnie. Nie robimy ograniczenia wiekowego i też często się pojawiają pytania o kondycję, czy ja sobie poradzę, czy sobie nie poradzę. No to nie jest pytanie tak naprawdę do nas jako organizatorów, nie jest to pytanie do przewodnika, to jest pytanie do pielgrzyma, czy on sobie poradzi. Trzeba spróbować. Nie, dla tych osób, które nie czują się pewnie i nie chodzą na co dzień, no to polecamy, żeby zaczynać od szlaków portugalskich, od tych programów, które mamy na szlaku portugalskim, bo tam wtedy pokonujemy krótsze dystanse dzienne. I właściwie z racji tego, że nikt nikogo nie goni, że mamy na pokonanie 20 czy tam 25 km cały dzień, od rana do wieczora, to jest naprawdę niewiele, znaczy, jak na cały dzień. Majowa grupa, najmłodszy uczestnik miał 11 lat, a najstarsza pani chyba Ewa miała 73. Ja prowadziłem 92-latków już. Także... Znaczy jest to też fantastyczne doświadczenie. Oczywiście nie robimy tak, że nie łączymy 11-latka z 70-latką, bo 11-latek miał swojego tatę i dzielnie szli. Natomiast to też jest ciekawe doświadczenie takiego w ogóle widzenia kontaktów międzyludzkich. Bardzo takie, myślę, też budujące.
Bo to nie chodzi o to, że tam jest taka, bo wiadomo, mały miał takie, no, znaczy taki mały, nie, ale jakby oczywiście, że tam nie fraternizował się tak ze wszystkimi od razu, miał taki moment, że mówił proszę pana, proszę pani, ale jednocześnie takie wprowadza taki też element takiej żywołowości, której no, czasem brakuje. Czy jeszcze jakieś pytanie może? Jeśli nie, może będzie okazja jeszcze indywidualnie. Jasne, prawda. Tak, bo właśnie, bo to by sobie, my to tak właśnie... A jeszcze pozwolę sobie jedno takie kończące pytanie o ten aspekt duchowy, bo skoro to jest Camino Espiritual, to waszym zdaniem co jest najbardziej duchowego w Camino Espiritual? To zawsze jest, że takie, zawsze to jest trudno powiedzieć, w którym miejscu ten espiritual się zaczyna. Ja rozumiem, że to ten moment, tak, bo ona pewnie zostało też, nie wiem, teraz trochę zgaduję, wymyślone jako alternatywa dla klasy portugalskiej. Przez długi czas funkcjonowało, ja pamiętam jeszcze z 12 lat temu, jak szedłem pierwszy raz portugalską trasą, no to ono takie było na zasadzie takiej, no że można tam pójść, ale nie ma noclegów. I tam trzeba dużo swoich rzeczy tak zorganizować. Z tego powodu szło się tam właśnie tak bardzo, bardzo samotnie. Znaczy to jest ten moment, o który nam najbardziej chodzi. No przyroda jest poruszająca. Przyroda jest poruszająca, taka, powiedział jeszcze, taka nieskażona, jakbym to powiedział, taką infrastrukturą kaminową. To znaczy, że co kawałek jest taka informacja, że tu jest bar, co kawałek, że tam coś jest nocleg, że tutaj jest ta informacja, jakiś plakat wisi, że tam noclegi. Tego nie ma. Ten moment podejścia, o którym mówiłem na pierwszym etapie, jest takim, bym powiedział, takim momentem przez las. To się idzie te 6 kilometrów, tak, fakt, że asfaltem, ale się idzie i idzie i idzie, tam w ogóle takiego końca nie ma, gdzie tego asfaltu. Natomiast mówię, dlatego się trochę zawahałem z tym espiritualem, bo to jest trochę tak, że zawsze z takimi nazwami jest, że wtedy ktoś oczekuje, że to tam coś się wydarzy. Na tamtym Camino wydarzyły się również bardzo ważne rzeczy i bardzo takie poważne też decyzje i wiele osób też mi potem do dzisiaj właśnie to przeżywa. Niekoniecznie tam. I dla niektórych momentem najbardziej takim, to ciekawe, takim, który ich poruszył, był ten moment, kiedy ten statek płynął. Ta woda taka była takim momentem, takim, jedna z osób właśnie tak powiedziała, że stała na końcu, bo myśmy wszyscy tam na rufie byli z przodu, a ona stała na końcu, tak patrzyła, jak ta woda tak z tyłu odchodzi, te krzyże gdzieś tam mijają i to było, mówi, że tam coś się w niej tam, no już nie chcę zdradzać tam prywatnych spraw, ale no właśnie, no to jest trochę tak, że jeszcze raz powiem, proszę posłuchać do końca Tomka Samołyka, on też powie w którym momencie, bo powie. Dziękujemy, myślę, oklaskamy jeszcze raz. My dziękujemy. A, tak.